polegała na tym, żeby być zapraszanymi przez media francuskie, być zapraszanymi przez salony francuskie i tam opowiadać o tym, jak to Polska powinna być od morza do morza, jako wielkie państwo porządkujące Europę przez to, że będzie wielkim państwem na mapie starego kontynentu. Mówili świetnie po francusku, mówili doskonałe rzeczy z punktu widzenia znajomości historii, znajomości geografii, znajomości rzeczywistości ówczesnej. Byli polską elitą. Jak się czyta te ich wspomnienia, to widać, jak polska dyplomacja ówczesna w tym centrum świata wówczas, czyli w Paryżu, potrafiła merytorycznie się przygotować. Jak potrafiła znaleźć w sobie siły najlepszych ludzi, którzy zdecydowali się te kilka miesięcy wyrwać ze swojego życiorysu i oddać na rzecz przygotowania jak najlepiej sprawy polskiej. Takim dniem, momentem w życiu Romana Dmowskiego, jak się okazało najważniejszym, to będzie 29 lutego, najważniejszym dniem w tym ciągu zdarzeń na terenie Kongresu Wersalskiego był dzień, w którym Georges Clemenceau, reprezentujący Francję i gospodarz Wersalu, a trzeba powiedzieć, że Wersal jest miejscem, w którym oczywiście uczestniczą delegacje tych 20, prawie 30 państw, ale de facto reżyseruje obrady tak zwana Rada 10. Z tej Rady 10 składających się po dwóch delegatów pięciu najważniejszych państw, de facto Rada 3, a ta Rada 3 to konkretnie Woodrow Wilson, Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii i George Clemenceau, David Lloyd George i George Clemenceau, czyli premier Francji. I ta trójka reżyseruje tę rzeczywistość obrad kongresowych. I 29 tylko stycznia, a nie lutego, jest ten dzień, w którym Clemenceau zwraca się do Romana Dmowskiego i mówi mu: a teraz, panie prezesie, pana kolej, żeby przedstawić sprawę polską. I znowu to jest, co powiem, jest dowodem na oczywiście wielkość konkretnego człowieka, który ma umysł, inteligencję, no świetnie reprezentuje nasze interesy, ale jednocześnie jest to także opowieść taka ucząca trochę kolejne pokolenia Polaków, które by chciały zająć się dyplomacją. Mianowicie Dmowski wstaje i opowiada. Pierwsze zdania mówi w języku francuskim i Georges Clemenceau przerywa mu tę opowieść i mówi, że panie prezesie, nie wszyscy tutaj uczestnicy konferencji rozumieją język francuski, w związku z tym poprosimy tłumacza, żeby tłumaczył na język angielski. Na co Dmowski mu odpowiada, że on nie życzy sobie tłumacza, ponieważ podczas poprzedniego przemówienia, które miał w komisji, nie na forum całego Wersalu, tylko w komisji, uległ naciskom i był tłumacz angielski, no i który to tłumacz był łaskaw źle przetłumaczyć jego słowa, więc on sobie nie życzy takich tłumaczy i będzie sam tłumaczył swoje przemówienie na angielski. I w ten sposób mówił ponad 5 godzin. Wprawdzie z przerwą, bo nie wytrzymali i trzeba było zrobić przerwę, ale mówił 5 godzin, tłumacząc siebie samego z francuskiego na angielski. Nawet jego przeciwnicy, a konkretnie premier David Lloyd George, zapisał to przemówienie Dmowskiego jako
no, jedno z najlepszych i jako człowieka wybitnego z punktu widzenia skali międzynarodowej. Podobnie zresztą reagowali na Dmowskiego dziennikarze, bo świat dziennikarski cały zjechał do Paryża, bo to jest centrum ówczesnego świata. Tam się porządkuje Europę i świat po pierwszej wielkiej wojnie światowej. Dziennikarze, na przykład angielski dziennikarz Dio, będzie taką maksymę ukuwał w swoich publikacjach, że niestety Kongres Wersalski ma jedną fatalną cechę. Ci, którzy mają głos, którzy decydują, nie są wybitni, a ci, którzy nie decydują, są bardzo wybitni. I wśród tych najbardziej wybitnych podawał dwóch przedstawicieli państw, to znaczy Romana Dmowskiego i przedstawiciela Grecji. No jak się łatwo domyśleć, i Polska, i Grecja nie była Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, więc tak w Dio de facto krytykował tych głównych przywódców. Wracamy do tego przemówienia. Dmowski w tym swoim przemówieniu załatwia dwie sprawy bardzo ważne. Mianowicie pierwsza to sprawa bieżąca. To znaczy rozumie, że trzeba nie tylko załatwiać wielkie, wizjonerskie rzeczy, które tutaj się będą działy i dzieją już, ale polityka to jest konkret. A ten konkret to jest powstanie wielkopolskie. Powstanie wielkopolskie, które trwa, i Dmowski pierwszą część przemówienia, które wygłasza, to jest przemówienie, w którym on żąda, żeby państwa wersalskie, czyli Stany Zjednoczone, Anglia i Francja, doprowadziły nie tylko do rozejmu między Niemcami a Polakami, ale żeby ten rozejm był z gwarancją, że zostanie on usankcjonowany przez Niemców. Gra polegała na tym, że strona polska, zachęcana przez dyplomację francuską, żeby jak najmocniej doprowadzić do finału powstanie wielkopolskie, strona polska też była za tym, bo myśmy wygrywali przez pierwsze tygodnie, ale Niemcy się zmobilizowali i trzeci, czwarty tydzień i zaczęliśmy się cofać. Należało w związku z tym jak najszybciej przerwać i doprowadzić do rozejmu. I Dmowski mówi tak, doprowadzimy jak najszybciej do rozejmu. Tylko kłopot polega na tym, że jeżeli wy nie będziecie obecni w Poznaniu, czyli delegacja wersalska, specjalna komisja, to my jako lojalni, bo jesteśmy tu reprezentowani w Wersalu, złożymy broń, odłożymy broń, ale Niemcy przecież nie mają żadnych zobowiązań wobec Wersalu. A zatem tam macie być z wojskiem w Poznaniu i pilnować tego rozejmu. No i oni się zgadzają i wysyłają komisję, która to komisja jest gwarantem tego, że myśmy to powstanie wygrali. Duża zasługa Francuzów, którzy wysłali komisję pod swoją wodzą, ale duża zasługa Dmowskiego, że wytłumaczył Francuzom, że tak mają się zachować, jeżeli chcą rzeczywiście, żeby ten rozejm był nie tylko po stronie polskiej, ale także po stronie niemieckiej. No bo Niemcom oczywiście nie zależało na tym, żeby zabić jakiegokolwiek Francuza na terenie poznańskiego. Tak kończy się ta pierwsza część jego przemówienia. Natomiast druga część jego przemówienia polega na tym, że on rozpościera całą wielką wizję dotyczącą granic państwa polskiego. Jest to wizja, którą on ma już spisaną wielokrotnie i w głowie ma w związku z tym bardzo dobrze zabudowaną, ponieważ od czasu jak przybył do Wielkiej Brytanii, potem do Paryża, był też w Stanach Zjednoczonych, czyli od 15 roku do 18 napisał kilka co najmniej bardzo ważnych memoriałów, szczególnie taki ważny to z połowy 1917 roku, który kierował do dyplomacji państw, z którymi współpracował jako przedstawiciel tej polskiej strony.
ostatecznie usankcjonowanej jako Komitet Narodowy Polski w sierpniu 17 roku. Najciekawszy z tych memoriałów, to jak powiedziałem, był z połowy 17 roku, adresowany do Wielkiej Brytanii i do Francji, w którym to memoriale stawia taką tezę. To jest memoriał na temat uporządkowania Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę posłuchać, bo to jest dla dzisiejszej polityki polskiej też ciekawy materiał. Choć oczywiście są zupełnie inne czasy i zmienne w związku, ale coś tam pozostaje. Otóż on taką tezę stawia. Przypominam, że wybuch I wojny światowej, czyli powód wybuchu wojny, główny to jest kwestia kolonii i monopolu Wielkiej Brytanii i Francji, który został naruszony przez Niemców w wyniku rozwoju państwa niemieckiego w XIX wieku. Ten monopol został przerwany bardzo brutalnie, zdaniem Francuzów i Anglików oczywiście, którzy byli zainteresowani tym, żeby dalej mieć ten monopol. I droga Niemiec do kolonii, szczególnie afrykańskich, wiodła dzięki sojuszowi, jaki Niemcom udało się stworzyć przed wybuchem I wojny światowej. Ten sojusz, proszę pamiętać o mapie, to Niemcy, Austro-Węgry, Turcja. Niemcy, Austro-Węgry, Turcja. To jest ten ciąg państw, które sięgają w związku z tym poza Morzem Śródziemnym do dwóch kontynentów. Przez Bliski Wschód do Azji i w dół do Afryki. To jest okno na świat Niemców walczących o kolonię z Brytyjczykami i Francuzami. W związku z tym Dmowski pisze do Anglików i Francuzów, jeżeli chcecie wygrać z Niemcami nie tylko wojnę, ale wygrać też pokój, to musicie zrozumieć, że najważniejszą częścią Europy jest Europa Środkowa. Europa Środkowa. Jeżeli ją uporządkujecie po swojej myśli, to zwyciężycie Niemców na zawsze. Uporządkowanie Europy ma wyglądać jego zdaniem w ten sposób. Przede wszystkim rozbić państwo austro-węgierskie. Tak się składa, że jeszcze na 2 miesiące przed rozpoczęciem obrad Kongresu Wersalskiego jeszcze Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nie mają wypracowanej koncepcji, czy rozbić to państwo, czy nie. Dla Polski to jest warunek sine qua non, żeby zjednoczyć ziemię polskie. Ale Dmowski tłumaczy sprzymierzeńcom, że to nie jest tylko warunek dla polskiej niepodległości. To jest warunek dla francuskiej i brytyjskiej obecności i bezpieczeństwa kolonialnego. Na tym terenie powinny powstać państwa narodowe. Ale państwa narodowe na tym terenie, jeśli powstaną, one mają jedną wadę. Mianowicie są liczebnie małe. W związku z tym niezdolne do pełnej suwerenności wobec dwóch potęg, Niemiec i Rosji. Jeżeli chcecie mieć bezpieczną Europę Środkową, pisze Dmowski, to musi powstać na tym terenie jedno państwo, które będzie na tyle silne, że jako wasz sojusznik będzie gwarantem waszej obecności, waszej, to znaczy Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, waszej obecności na terenie Europy Środkowej. Tym państwem może być tylko i wyłącznie Polska, bo ma najwięcej milionów i potencjalnie, jeżeli stworzycie tą Polskę, czy dacie jej szansę na to, żeby była stworzona na terytorium, które za chwilę powiem, jakie ma być, to wtedy będzie ona autentycznie niepodległa i wtedy macie gwarancję, że wam Niemcy nie wlezą do Europy Środkowej, bo my nie będziemy tym też zainteresowani.
I to jest projekt, który Dmowski powtarza 29 stycznia 1919 roku przed Francuzami, Brytyjczykami i Amerykanami, mówiąc im w związku z tym, że Polska może być albo wielka, albo w ogóle jej nie będzie. Dla Polski nie ma alternatywy. Jeżeli nie pozwolicie nam na utworzenie wielkiej Polski, to znaczy, że udawaliście, że w 13 punkcie piszecie o niepodległości Polski. Polska bowiem nie może być ukształtowana tylko i wyłącznie na bazie programu, który Wilson określił jako samostanowienie narodowe. Polska, żeby mieć niepodległość, musi mieć konkretne ziemie, które są gwarantem tej niepodległości. I tu zaczyna wyliczać. Od północy proponował włączenie całych Prus z ewentualnym pozostawieniem Królewca jako czegoś w rodzaju wolnego miasta, ewentualnie część Prus wschodnich, które by mogły być pod mandatem Ligi Narodów, ale najlepiej, jeżeli całość w ogóle weszłaby do państwa polskiego, ta południowa część Prus, a północna z Kłajpedą, już tam w stronę dalszych inflat, do Litwy. I w ten sposób, żeby Niemcy zostały, żeby im odebrano tę część ziem, do których będą mieli stałe pretensje, jeżeli terytorialnie będą mieli kawałek państwa gdzie indziej. Oczywiście Morze Bałtyckie do Piaśnicy Rzeczki i całe Pomorze Gdańskie z Gdańskiem jako miastem polskim, ponieważ bez Gdańska nasz handel międzynarodowy, także za I Rzeczpospolitej, był niemożliwy. Oczywiście, żeby była jasność, zdawał sobie doskonale sprawę, że co najmniej ponad 60%, a potem coraz więcej Gdańszczan to będą Niemcy. I to byli Niemcy rzeczywiście, którzy na pewno nie chcieli, żeby te tereny należały do państwa polskiego. Idea samostanowienia narodowego w przypadku Gdańska miała być odrzucona. W odróżnieniu od Prus, gdzie on wyliczał, jego fachowcy właśnie, ci, o których mówiłem z geografii, historii, wyliczali, że tam żywioł polski jest jak najbardziej widoczny i w związku z tym te tereny Polsce się należą. Gospodarczo, mówił dalej, nie będzie Polski niepodległej bez zaplecza rolniczego, czyli Wielkopolski, i bez zaplecza przemysłowego, czyli Górnego Śląska. Cały Górny Śląsk do Polski. Podobnie postulował w tym przemówieniu, żeby do Polski trafił cały Śląsk Cieszyński i tu z kolei posługiwał się argumentem samostanowienia narodowego. Na Śląsku Cieszyńskim było 80% Polaków, tylko 20% Czechów. Tam, gdzie należało szukać argumentu, który był łatwiejszy do przyjęcia przez Anglików, Amerykanów i Francuzów, no to oczywiście używał tego argumentu. Oczywiście uważał, że po stronie wschodniej Polska kiedyś sięgała, no, granicy 1772 roku, I Rzeczpospolitej i pierwszego rozbioru Polski. Ale uważał, że tak duże terytorium nie powinno być do końca w państwie polskim, tylko granica drugiego rozbioru, czyli do rzeki Zbrucz. Dlaczego tak uważał? Tego nie mówił w tym swoim przemówieniu, natomiast ewidentnie uważał, że prędzej czy później Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą musiały szukać w Rosji partnera. Oczywiście liczył na to, podobnie jak cały Zachód wówczas w 19 roku, że bolszewizm przegra i że prędzej czy później będzie tam Rosja mniej lub bardziej, ale demokratyczna. Z tą Rosją trzeba w związku z tym się będzie układać. Zdaniem Dmowskiego po stronie wschodniej, to była tak zwana idea inkorporacyjna, należało zabrać im, czy odebrać, czy przyłączyć do Polski tyle ziem, ile przyszła Rosja będzie w stanie zaakceptować bez wywoływania wojny. Bez wywoływania wojny.
Dlaczego tak uważał? Dlatego, że uważał, że jeżeli Wersal podzieli nasze stanowisko, a to jest warunek sine qua non niepodległości, i przyłączy do Polski, czy my przyłączymy zbrojnie, ale z akceptacją świata zachodniego, tak jak Wielkopolskę, przyłączymy ziemie należące niegdyś do Niemców, to Niemcy nie przyjmą tego nigdy do wiadomości. W związku z tym będzie, jeżeli będzie wojna, to nie może być na dwa fronty. Kolejna wojna. A Niemcy, jego zdaniem, na 100% nie przyjmą do wiadomości tych nowych granic II Rzeczpospolitej. A więc tam wojna musi być, prędzej czy później. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na wojnę z dwóch stron. A zatem musimy na wschodzie takie stworzyć granice, żeby Rosji nie opłacało się wywoływać wojny, żeby bardziej im się opłacało zaakceptować tę granicę. Ale oczywiście to nie oznaczało, że przewidział sojusz niemiecko-sowiecki z 1939 roku. Natomiast uznawał niewątpliwie trafnie, że te ziemie zachodnie i północne, gdybyśmy w takim kształcie je rzeczywiście otrzymali, to Niemcy straciliby niewątpliwie tak wyraźną siłę, jaką posiadali dzięki temu, że mieli także Prusy wschodnie na swoim terytorium. I nas z trzech stron w związku z tym mogli objąć swoim działaniem zbrojnym w 1939 roku. Faktem jest, że ten program Romana Dmowskiego był bardzo spójny i logiczny, i program przedstawiony Wilsonowi, Lloydowi George'owi i Clemenceau był wprowadzony przez niego w dwóch perspektywach. To znaczy w perspektywie polskich interesów, no i nic dziwnego, on po to tam był, ale rozumiał, że żeby polskie interesy zostały przyjęte przez te mocarstwa, to on musi te polskie interesy wpisać w interesy tychże mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Jak Państwo wiedzą, finał tych następnych negocjacji przez kolejne miesiące toczonych nie szedł do końca w kierunku realizacji postulatów Dmowskiego. Dmowski jako twardy negocjator do tego kwietnia 19 roku, sam na czele delegacji polskiej stojący, został już nieźle znienawidzony przez wszystkich partnerów. I poza Francuzami. Z nimi się świetnie dogadywał. Dlaczego się z nimi dogadywał świetnie? Nie tylko dlatego, że znał francuski, bo równie dobrze znał angielski, ale dlatego, że postulaty polskie były dokładnie wypełnieniem interesów Francji, która także widziała w silnej Polsce gwaranta w sytuacji niepewności Rosji, że Niemcy nie uderzą drugi raz na Francję, bo będą się bali tej silnej polskiej strony. Jak Polska będzie między Kaliszem a Lublinem, to nie mają się czego Niemcy bać. Czyli Polska w wersji pokoju brzeskiego. Polska w wersji wersalskiej jest w gruncie rzeczy gwarantem bezpieczeństwa granic francuskich.